to, że zgodnie z obietnicą w drugim secie zagramy całą płytę od początku do końca, tak jakby jest nagrana, tak jak jest. Natalii już nie gramy. Ustawa Natalia będzie na następnym koncercie. Teraz zagramy Wskazańców, słuchajcie. Pierwszy kawałek, który powstał już chyba w 2012-2013 roku, gdzieś tam. 2013 rok. Krzysiu Ściński napisał tekst. Chociaż jeśli się zaczęli śpiewać, Krzysiu, gdzie jesteś? Jest Krzysiu? Krzysiu? Krzysiu pewnie jeszcze na zewnątrz, pali fajkę. W każdym razie Wskazańcy.
얼마나 기회이시고 약속이신 것 같습니다.
dobrze, więc jesteśmy na chwileczku. Kawałek. Następny kawałek w ogóle, wracając do Przema, który zaraz z nami zagrał znowuż. To jest właśnie on napisał w sumie ten kawałek. Od niego wszystko się zaczęło. Roboczy tytuł był Bałałajka, a na płycie jest jako Dzieci PRL-u. Opowiada o... Za dużo powiedziałem, że opowiada. Są jakieś historie PRL-owskie. Jak ktoś nie słyszał, to posłuchajmy. Let's go.
faccio entrare. Dobrze. Chyba teraz kawałek, który wszyscy znają. Znaczy wszyscy ci, którzy tutaj przyszli. Znaczy się, nadszedł czas. Tekst. I to właśnie teraz zabawę.
ostatni kawałek na płycie to jest zamkowo. I chcieliśmy, żeby Przemo z nami zagrać, to miał zagrać, nie wiem, gdzie jest. Przemciu! Przemo do Czera. Przemo, Przemo? Przemo, jesteś? Czy nie ma się? Jest. Słuchajcie, bo pewnie wiecie, ale jak jeszcze niektórzy może nie wiedzą, płyta wyszła wczoraj, tak oficjalnie na iTunes, Spotify i tych innych różnych rzeczach. Ja się na tym w ogóle nie znam, ale chłopaki mówili, że tam, że słuchają. I wiem, że Wojtek już kupił, to był jeden z pierwszych dwóch kupców płyty. Wielkie brawa na... Wojtek w ogóle miał być takim niepisanym menadżerem na początku, ale też mu nie wyszło. Żona go za krótko trzymała, nie wypuszczała go na kiełdę. Przed trzecim setem jeszcze poopowiadamy sobie na rzeczy. W tej chwili Przemo, jak pan? Kawałek zamkowy, który się znalazł u nas na płycie. Nie, oczywiście nie bez powodu, bo gramy ten kawałek, gramy. Zresztą cały nasz zespół, jak już wcześniej wspominałem, słynie, za dużo powiedziane, ale znany jest z grania coveru, więc trudno było nam nie wrzucić innego coveru na płytę. Dostaliśmy pozwolenie od KS-u. Jesteśmy certyfikowanym wykonawcą tego, dlaczego nie?
Anche lui non ci sta. Także mam nadzieję, że wszystkie buty postarają. Tu już się coś bije i ten, ale bije i leje. Ale słuchajcie, kochani. W trzecim secie damy czadu. I Tomek, będziesz próbował. Muszę cię zaprosić, jak będzie Tomek. Strasznie fajnie. Robimy teraz tradycyjnie przerwę 10-minutową. Zjemy świeczki z torta. To sztuczny czy prawdziwy? Asia? Kurde, super. Nie no. Słuchajcie. Dzieci PRL. Przemo. Kubert. Muzyka.